No, zaczynamy vloga. Witam w poniedziałek. Zastanawiam się, jak w ogóle zacząć tego vloga, bo jest naprawdę sporo do opowiedzenia, a nie chciałbym utracić dramaturgii tego wszystkiego, co opowiem. Mimo że teraz już powiedzmy w głowie to jest poukładane, to były momenty, gdzie naprawdę mi się zdarzyło już uklęknąć. Ale po kolei. Jak wiecie, sprzedałem krychę. A że sprzedawałem ją dobremu znajomemu, który jechał z daleka, na szczęście na parę dni tu był, to uznałem, że powymieniam takie pierdołki, które tam powinienem zrobić. Kompresor klimatyzacji wył, tam się potem rozsypało koło, ten trzpień. Jechałem, łącznie chyba zrobiłem 600 km, żeby zajechać po tą sprężarkę klimatyzacji, żeby po prostu miał to na czas zrobione. Zwłaszcza, że ja wstępnie odliczyłem mu ją od ceny samochodu, ale finalnie jak się ten trzpień rozwalił, no to nie szło założyć paska, więc no, chciałem to zrobić po prostu. Więc i tak mi się to jako tako zwróciło, jedynie co straciłem to czas, ale to tam, wiecie. Dla mnie słowo, ja wiem, że dużo ludzi tak mówi, ale dla mnie słowo jest naprawdę ważniejsze od pieniądza. I przygotowywałem na tyle, że tam była nieszczelność na misce olejowej, a że nie dostaliśmy teraz miski, to postanowiliśmy, że ją tam po prostu w tym miejscu, gdzie jest taka nieszczelność, lekko ją spawniemy, żeby potem sobie to zrobił, to mu też odliczyłem oczywiście od ceny. No ale chcąc nie chcąc rozebraliśmy dół, to mówię od razu, zróbmy przegląd, sprawdźmy co tam, czy coś po prostu wyleżało należy zrobić, o czymś poinformować właściciela, żeby być w porządku. Zresztą Paweł, co ode mnie kupował, on już parę razy mi podziękował za podejście, mówi, że, no, że jest to w porządku. Myślę, że tak też... Jak będziecie traktować ludzi sprzedając samochody, tak będziecie traktowani przez innych, choć niekoniecznie będzie to do was wracało jako ta dobra karma, to za chwilę wam powiem, co jest gra. Bo pamiętacie sytuację, kiedy przygotowałem gościowi krychę tak na tip-top, a on się wycofał i jeszcze straciłem pieniądze za dodatku na Forda. Tym razem, no powiedzmy, zrobiłem to samo, z tym, że to była zaufana osoba i finalizowaliśmy tak naprawdę zakup. Wiem, że polował na nią od dłuższego czasu, ja jej tam nie zamierzałem sprzedawać, ale jak wiecie, no operacja ręki. Chciałem mieć tą gotówkę, no i po części też chciałem wziąć samochód, który będzie moim daily, który nie będzie kosztowny, a gdzieś zabawkę sobie będę robił po boku, ale o tym potem. No i zrobiliśmy tam cały przegląd z dołu, paneweczki, wszystko wzorowo, olej bardzo ładny, bez opiłków, zmieniliśmy tamten olej oczywiście. Poinformowałem go, że uszczelki pokrywy zaworów zmieniliśmy, by tam też coś lało. Poinformowałem go, że taką seryjną, słabą częścią tego wszystkiego jest nie silnik, który już tak naprawdę eksploatuje od remontu bardzo długo i no, jest dobrze zrobiony. Zwłaszcza, że teraz robiliśmy taki przegląd jeszcze, jak był ten dół rozebrany i góra w sumie tam też, te czapki były, znaczy czapki pokrywa zaworów. I że takim, co może się okazywać wadliwe, no to będą te półosie, które Krysia lubiła rwać, nie? Lubiła rwać. Więc też myśleliśmy o jakichś tam wzmocnionych półosiach na przyszłość. No i pojeździł jeszcze tutaj parę dni po Katowicach, po czym jechał do siebie do Gdyni, a ode mnie to jest naprawdę daleko, drugi koniec Polski. I w niedzielę, kiedy już był za łodzią, zadzwonił mi, że coś dupło pod autem, auto zgasło i że coś się tam tli, pali. W pierwszej kolejności pomyślałem, że wyjebało półoś, no i zajął się bandaż z kolektora. Już miałem czarne myśli, gaśnica była w bagażniku, zużył gaśnicę, jakieś tam napoje, to jeszcze się tliło. No, kazałem mu iść na autostradę i zatrzymał to na autostradzie. Mówię, zatrzymuj kogokolwiek, może się uda ugaść, to ratuj ją, przecież kurwa, bo mi się zrobiło słabo, nie? Udało się ją ugasić. Wyglądało to tak, jakby tam faktycznie półoś wypadła i ten olej po prostu zleciał do tyłu i zajęło się od kolektorów i spaliło tam osłonę drążka kierowniczego, nie? No. Więc dogadałem, że ogarniemy to wzmocnione półosie, zrobimy to, jak już będzie na miejscu, tam mam chłopaków jakiś od rajdówek, nie? Jak dojechał na miejsce, okazało się, że gdzieś mu tam w Toruniu czy gdzieś zrobiłem takie półosie na zamówienie wzmocnione, więc już wszystko było fajnie, wiecie, poukładało się mega. Ja z pieniążków, które wziąłem za krychę, zapłaciłem sobie, wiecie, miałem tam kiedyś jakieś przygody z komornikami, kurwa, ze wszystkich, to bo też na siebie nic nie brałem i ja sobie to wszystko zapłaciłem, jakieś PZU komorników, żeby być na czysto, żeby wziąć umowę na siebie, żeby po prostu zacząć żyć legalnie i zacząć myśleć o jakimś, nie wiem, zakupie działki, może potem się coś wybudować, czy jakiekolwiek mieszkanie, wiecie, no żeby, kurwa, już nie żyć po prostu jak cicho ciemny, nie? I to wszystko się fajnie zaczęło układać, za tydzień mam tą konsultację do operacji, wszystko będziemy działać, wszystko odłożone. Kupiłem w tym czasie jeszcze inny samochód, który mi się był dobrym wyborem, ale za chwilkę. W każdym razie, no dobra, za chwilę do tego wrócimy.
A kiedy wzięli ją zdiagnozować, co tam się z tą płośnią stało, okazało się, że... Uwaga, uwaga, bo to jest mocna informacja. Czekam na reakcję Migiusza, bo on też to będzie pierwszy raz słyszał. Wyjebało korbę z bloku silnika. Co kurwa? Jebła korba z dołu bloku, gdzie myśmy tam naprawdę panewki, wszystko było ok. Ja przez pierwsze parę sekund, kiedy mi to powiedział przez telefon, ja musiałem zjechać, bo jechałem samochodem, bo mi się zrobiło biało przed oczami i ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Powiedziałem, że mi dał chwilę, że za chwilę mu zadzwonię, bo musiałem wyjść po prostu, odetchnąć, wiecie, wszystko to, co sobie zaplanowałem, żeby już teraz normalnie żyć, wrócić do sportu po operacji, no wszystko, kurwa, zaplanowałem, wszystko się nagle poszło jebać, nie, w tym momencie. Ale, no mówię, no jeżeli się tak stało, zadzwoniłem mu, że, no, sprawdzaliśmy, to był przy tym, ale też nie chcę robić jakiejś krzywej akcji, że będę, kurwa, nie w porządku wobec niego, zwłaszcza, że wiem, że mu zależało, że jest ogólnie bardzo mi przykro, no ale wierzę, chciałem, żeby było dobrze. Dlatego też ewentualny remont silnika, zakup bloku czy coś, ja to wszystko pokryję. Ja te pieniądze na operację mam odłożone. Ja wezmę te pieniądze, najwyżej chuj, no, na operację jakoś wykminię. No wykminię, no wiadomo, że wykminię, każdy wykminię. No po prostu tak spadła na mnie ta informacja, że będzie trzeba zrobić silnik. Na szczęście Paweł się okazał mega. Powiedział, żeby, bo ja byłem bardziej załamany niż on, naprawdę. Już samo to, że krycha po prostu dla mnie wiele znaczyła, jeździłem ją cały czas i ona zaraz przed sprzedażą, zawsze kiedy ją miałem sprzedawać, ona nagle coś odpierdalała i dlatego ja coraz bardziej zaczynam wierzyć w to, że jakiś samochód się przywiązuje do właściciela, bo jakby chciała mi zrobić na złość po prostu. Powiedział, że emocje na bok, że ogarniemy, nie? Bo ja też zaproponowałem, że jeżeli tak już będziemy to ogarniać, to ja najbardziej go nie zostawię z tym, że dołożę, tylko że zastanowił się, czy nie warto, jeżeli będzie chciał i tak większą moc tam robić, czy nie warto ściągnąć sobie już kute korby, jakiś mocniejszy wał, czy na przykład dać blok 5.7 chemii już z wersji poliftowej, bo tam pasuje kolektor ssący z SRT 6.1, który tak naprawdę potem fajnie można zaadaptować pod większe doładowanie, nie? Plus te kute korby, plus to i tak dalej, że on by sobie pokrył koszta na przykład tych nadprogramowych wzmocnień, a cały remont silnika i tą resztę ja bym po prostu pokrył, nie? No bo tak myślę, że kurwa tak trzeba, nie? Dla samego tego spokoju, świadomości, że się zrobiło w porządku, a nie wyjebało się jakiegoś ziomka, wiecie jak to potem jest, no. Niektórzy nie, ja nic nie umiem żyć, niektórzy też tak by tym nie umieli żyć, nie? Wiadomo, że mi się nie huśnął, nie? Ale no źle by mi z tym było, dlatego też od razu zaproponowałem, wziąłem to na klatę. No i zachował się w porządku, że będziemy ogarniać. No jedynie, że mi przykro, że będzie znowu teraz czekał miesiąc czy dwa, aż to się zrobi, zamiast się cieszyć nią, bo naprawdę się nią cieszył. Tam jeszcze parę osób podzwoniłem i oni mówili, że ogólnie mega ciężko jest blok, kurwa, w chemii rozdupić. Paweł też mówił, że, bo ustalmy sobie, wracał przez Niemcy, nie przez Berlin, wiesz. I no dostał tam to pierwszy raz, no i no cisnął, wiadomo, nie, tam 160-200 całą drogę, tam kilkaset kilometrów. Nieraz sobie depnął, powiedzmy, 200 plus, zjechał do 200. No i stało się, co się stało, aczkolwiek kupił auto przygotowane do zapierdalania, więc tutaj ja jako tako nawet jeżeli miałbym podstawy do tego, żeby jakoś z tego, powiedzmy, wymigać, to nawet bym nie chciał, bo wiem, że sprzedałem samochód, który jako tako był stworzony do tego i ja nim nieraz tak jeździłem i nic się złego nie działo. Fakt jest też taki, że no uprzedzałem, że to jest projekt, tam zawsze może się coś stać, no ale po prostu nie umiałbym inaczej, dlatego zaproponowałem, że pokryję koszta remontu, niech on tylko sobie te nadprogramowe rzeczy wzmocnione ogarnie, skoro i tak to chciał robić i że wspólnymi siłami to ogarniemy. No jak zobaczyłem też jego podejście, że damy radę, że nie ma do mnie pretensji, bo o to mi najbardziej chodziło, czy nie miał do mnie pretensji, żeby nie myślał sobie, że ja go szukałem czy coś, zwłaszcza, że spędziłem tu parę dni, mój mechanik Bartek siedział, żeby to wszystko przygotować na tip-top. Jeszcze z tą sprężarką straciłem cały dzień na jazdę. No to najważniejsze, że nie ma do mnie pretensji i tyle. A pieniądze się odrobi. No i tyle. Tak wyglądał cały mój weekend. Popierdolony bardzo. No i teraz co kupiłem? Jaki samochód następny? Było dużo opcji. Planowałem jakieś X5 i tak dalej, ale finalnie z dobrych opinii, co poczytałem. Na początku myślałem, kurde, może bym wziął jakąś Mazdę CX-9, ale poczytałem o tym psującym się wieloklinie napędu i tak dalej,
No ale mówię, rozważę, oglądam parę takich opcji. I wyskoczyła mi inna Mazda, nowsza, niedaleko Cieszyna, koło Bielska w Kozach była. I mówię, kurde, ten rocznik, mówię, cena no taka może nie najtańsza, nie najmniejsza cena, ale widzę, że chyba jest, kurwa, dbany, chyba będzie wszystko okej. No i jak się okazało na miejscu, dbany, rodzinny samochód, użytkowany głównie przez kobietę, przez żonę, tam zresztą kilka samochodów było, więc no, musieli jeden sprzedać, tam kobieta prawie się popłakała, jak podpisali umowę, jeszcze zdjęcie sobie z tym samochodem chciała zrobić na pamiątkę i już wiedziałem, że kupiłem dobrze ten samochód. Teraz też byłem na stacji diagnostycznej, bo coś mi klupało w zawieszeniu z przodu, tam końcówka drążka, jeszcze stabilizator. No i zrobili mi podsumowanie tych części, zamówiłem części i zapłaciłem za wszystko 90 zł, rozumiecie? I dla mnie to był taki przeskok zupełnie do innego świata, gdzie ile płaciłem w Krysi za wszystko, a tych 90 zł za naprawdę samochód, który mimo wszystko nie wiedziałem, czy będzie jakoś, czyli będzie mnie do siebie zniechęcał tym, że ma tylko 4 cylindry. Ja wiem, jak to brzmi, ja i 4 cylindry, ale na turbo. Za chwilę dojdziemy, jaki to samochód. Jedyne złe opinie, jakie mi znalazłem, że się przegrzewają hamulce. Nie było żadnych zgłaszanych awarii z silnikiem czy z czymś tam, zwłaszcza w tej wersji poliftowej. Ktoś tam mówił, że może się naciągać łańcuch, że sprawdzi, czy jest wszystko ok. I no, jak to bywa, i teraz powiemy w końcu markę, z Mazdami, bo mówiłem o CX-9 teraz, ale to też jest Mazda, tylko inna. Trzeba zwrócić uwagę na rudą. Tutaj jest naprawdę zdrowo, a cały dół był konserwowany. Dzisiaj na stacji elektrycznej, jak byłem, tam gdzie niegdzie jest jakaś, powiedzmy, powierzchowna rdza, ale naprawdę w bardzo ładnym stanie. No i dałem za nią 35 tysięcy złotych, ma 200 tysięcy przebiegu, 210, 212 tysięcy przebiegu, bardzo dużą książkę serwisową, kluczyków, wszystkiego, no naprawdę takie auto, od pierwszego właściciela zresztą, siadło mi to, a jest to Mazda CX-7, rocznik 2012, silnik 2.3 turbo z MPS-a, tylko usprawniony, myślę, pozbawiony jakichś tam większych awarii. No i fajnie jedzie, 260 koni w serii. Ja sobie już z automatu postanowiłem, że zrobimy tam Androida, włożę, bo no ja muszę mieć Androida z takiego 4 giga. To jest tam koszt, który sobie wliczyłem. Reszty tak naprawdę nic nie będę zmieniał oprócz mapy, bo według mnie troszeczkę późno wstaje turbo. Albo ja jestem odzwyczajony od tego, że nie mam tego momentu dostępnego z samego dołu. I dojeżdżam na przykład do ronda, redukuję sobie do dwójki, chcę wyjechać z ronda z dwójką i mam te, powiedzmy, 1900 obrotów, czy 1800, 2000 obrotów i tam jeszcze turbo nie ładuje i ja czuję, że ona muli. Może ja też musiałbym jakoś, nie wiem, troszkę strzelić ze sprzęgła, wyżej zakręcić przy tym, przy wyjeździe, ale no będę chciał, żeby mi troszeczkę jednak obniżyli to turbo, żeby ono wstawało troszeczkę szybciej i coś tam lekko dmuchnęli, oczywiście najpierw sprawdzając podzespoły, czy tam turbina, wydoli i tak dalej, żeby zrobić jakąś mapę, jakieś tam bezpieczne 280 koni, co rodzajem, to jest naprawdę bardzo dobra opcja. No i teraz sobie ją zobaczcie. Tak jak mówiłem, rocznik 2012, kolor grafitowy, lampy tylne muszę dać do regeneracji, bo no, klosze zaszły jakimś mlekiem od środka, a nie chcę ich sam rozklejać, bo ten plastik nie wydaje się tak solidny jak w Krysi i boję się, żebym po prostu połamał, więc dam to komuś do zrobienia, te klosze od środka. Chyba troszeczkę poszerzę, dam jakieś delikatne dystanse, bo jak dla mnie tył jest za bardzo schowany, seryjnie felgi 19. Dwa zestawy opon dostałem, lato, zima, środek już bardzo zadbany, jest włożona radionawigacja z jakimś tam Androidem, ale żadna jakaś mega, bo tam widziałem, że ma problem ze współpracą z nagłośnieniem Bose, które jest w samochodzie i przestał działać ekran dotykowy, o czym tam ten właściciel mnie poinformował, a z racji tego, że i tak chciałem zmieniać na Androida, to nie zrobiło mi to tak naprawdę żadnej różnicy. Jedynie teraz, że nie jestem w stanie zmienić korektora i bardziej gra na prawą stronę, ale póki co trzymam płyty, słucham na płytach. Za dwa dni będzie już u mnie nowy Android, jutro wymieniam zawieszenie i no jest oczywiście czy AWD wersja. One chyba nie wychodziły inaczej w sześciobiegowym manualu. Nie brakuje mi chyba nic w tym samochodzie, naprawdę. Jestem zadowolony jeszcze z części, z eksploatacji. Będzie to moje daily, mam nadzieję, które będzie służyć. Kupiłem go dobrze. Nic jakoś dużo modyfikować nie będę, a do modyfikowania, bo ja też jestem od tego uzależniony, wezmę coś po prostu tańszego, co będę sobie mógł dłubać i czym będę sobie mógł tak naprawdę zapierdalać. Chociaż nie twierdzę, że to nie jedzie, bo to naprawdę jedzie. Gazu nawet nie zakładam, bo mi to w mieście pali 13 litrów, to jaki to ma sens zakładać w ogóle gaz, nie? Także tyle, możemy się brać za trening, pogadaliśmy sobie, trening tylko szybko klata, więc ci, co nie oglądają treningów, mogą już sobie to wyłączyć. Lecimy.
Albo nie, zrobimy jeszcze inaczej. Bo trening będzie po prostu, ja sobie tak pomacham coś i jakiś sens to ma nagrywać tak naprawdę. Was będzie interesowało, jak tam przebiegają przygotowania do operacji i tak dalej, a nie jak ja sobie dzisiaj machał jakąś 120-130 kilo. Ale informacyjnie jeszcze co miałem powiedzieć, a zapomniałem. Mianowicie, pamiętacie tą szkołę, gdzie ja tam chodziłem do tych dzieciaków pomagać, zbudowaliśmy tą siłownię i tak dalej. Teraz byłem też ostatnio na spotkaniu z nowymi rocznikami. To jutro odbywają się tam zawody, takie mają swoją ligę trójboju siłowego i będę miał zaszczyt sędziować te zawody, więc myślę, jutro Wam zrobię taki vlog z tych zawodów. Nie wszystkich taki temat interesuje, ale wiecie, ja dużo działam społeczno-charytatywnie, dobrze to powiedziałem? Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieciaki i zwłaszcza jeżeli chodzi o pieski. Dorosłych zazwyczaj mam w chuju, bo dorosły sobie sam poradzi, a pieskom i dzieciakom można, nie, pieskom trzeba, a dzieciakom warto. Może tak, bo nie wszystkie dzieciaki mają możliwości na to, żeby rozwijać się równo z innymi dzieciakami. Niektórzy na przykład nie mają pieniążków na siłownię, tak ja tutaj prowadzę sekcję dla dzieciaków za darmo, niektórzy nie mają na wyjazdy, na realizować jakieś swoje pasje, jakieś dla zawody czy cokolwiek. Niektórym miasto zabiera te opcje, tak jak mi zabrało kiedyś na Mistrzostwach Świata, też mnie ujebali. Dlatego ja, powiedzmy, na swój sposób walczę z tym, że no robię to wszystko tak naprawdę za darmochę. Czy tam jacyś znajomi mają jakiś problem z dzieckiem, z jakimś paskostopiem, czy z kościawieniem kolan, zrobię jakieś analizy, ustalam jak treningi i nikt za to grosza nie brałem. I bardzo się z tego cieszę, że w sumie ze swojego podejścia. A wzięło mi się ono właśnie z tego, jak ja zostałem potraktowany kiedyś. Daje mi to więcej radości, niż bym tak faktycznie brał za to jakieś hajsy, nie? No, rozgadałem się. Także jutro zawody będę sędziował, zrobię Wam jutro z tego vlog. Tyle dzisiaj, na razie. Jeszcze kotki. Kotki jebać.